Drodzy Państwo, widzieliście Państwo, jaką ewolucję przeszedł ten budynek. Dzisiaj mamy budynek naprawdę przepiękny, budynek na miarę XXI wieku. To mieści tutaj, myślę, że Was wszystkich. Była, jest i będzie tu straż. Będzie biblioteka, będzie ośrodek kultury, który w ramach swoich zajęć będzie tutaj prowadził swoje zajęcia. Będzie tu koło gospodyń, które już istnieje. Będzie zespół jeden i drugi i starsze dziewczyny i młodsze pomieszczą się. Ale będą również i Państwo tutaj, bo ten obiekt będzie również wypożyczany, wynajmowany wszystkim tym, którzy tylko tego zapragną w ramach pewnych uzgodnień. Drodzy Państwo, ja nie będę tutaj przedłużał, powiem tak na koniec, że my dzisiaj chcemy tutaj Wam ten obiekt przekazać. Mówiąc Wy, mam na myśli siebie i kolegów, i koleżanki radnych, w zasadzie kolegów tej kadencji poprzedniej. Chcemy ten budynek przekazać dla Was wszystkich, dla mieszkańców wsi Zabiele, mieszkańców Zabiele Zakaleń i mieszkańców miejscowości Kolima. Życzę Wam z głębi serca swoim i w ich imieniu, abyście się w tym budynku, w tych czterech czarodziejskich ścianach, jak ja to nazywam, czuli jak u siebie w domu. I tego z głębi serca Wam życzę. Dziękuję bardzo.